Siema, dzisiaj sobie pogramy w Sword of Legends Online, czyli nowe action RPG prosto z Korei. Aktualnie mamy u nas betę. Także zobaczymy. Ja już grałem chwilkę w alfie, bo miałem dostęp. Czy ja będę tu coś stworzył? Więcej? Chyba nie, nie chce mi się. Także tu jest moja postać pierwsza, która mi się totalnie nie podobała. Także stworzymy sobie teraz berserkera i zobaczymy. Jak będzie się grało berserkerem? Na początku jest bardzo dużo questowania, przynajmniej do tego 19 levela, czy tam jeszcze nawet dalej jest bardzo dużo questów. No i gierka jest w azjatyckich klimatach, także jeśli komuś nie odpowiada to, no to raczej nie znajdzie tutaj miejsca dla siebie w tej gierce. Dobra, jesteśmy in game. Czy to jakaś fabuła, to nie wiem, tak średnio mnie to interesuje. Jeśli chodzi o grafikę, to graficznie jak na 2020 rok nie ma tragedii, powiedziałbym. Szczerze mówiąc. Moim zdaniem całkiem okej to wygląda. Nie wiem dlaczego nie mogę się... O. Beta. Dobra, ja się zaloguję ponownie. Dobra, udało mi się wejść do gry jeszcze raz. Na szczęście już działa. Mogę się poruszać. Także wracając do tematu, to jeśli chodzi o grafikę, to... Nie wygląda to najgorzej. Jeśli chodzi o item shop, bo wiadomo, gierkę wydaje Gameforge, więc... Okej. Okay. Próba numer 3. A, no i mamy maintenance. Także dwa razy wyrzuciło mnie z gry, teraz mamy maintenance. To była beta Sword of Legends Online. Dzięki, do zobaczenia. Elo.